Siema, bakteria Piknik TV. Zapraszam Was na kolejne kibolskie relacje. Sezon 2023-2024 w Ekstraklasie oraz pierwszej i drugiej lidze jest już za nami. Chociaż do rozegrania zostały jeszcze baraże. Jagiellonia została mistrzem Polski po raz pierwszy w swojej 104-letniej historii. Koronie udało się utrzymać w Ekstraklasie, Warta spadła do pierwszej ligi, a Gieksa na finiszu zapewniła sobie bezpośredni awans. Nam niestety nie udało się wbić 100 tysięcy subów, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Ponad połowa widzów jeszcze nie subskrybuje, więc liczymy na Was w tym temacie. Pamiętajcie też, że kto nie subskrybuje, ten z policji, a ja już nie przedłużam i zapraszam na piknik. Gdyni rozegrano mecz o najwyższy cel w pierwszej lidze. Stawką był bezpośredni awans do Ekstraklasy. Arce wystarczyłby tylko remis, natomiast Gieksa musiała wygrać. Nikt na ten mecz nie musiał się specjalnie mobilizować, a goście wypełnili klatkę w Gdyni w 724 osoby. Wspierało ich 19 fanów Rowu oraz 9 Górników. Arkowcy na tym meczu zaprezentowali oprawę, która była przygotowana na derby w Gdańsku. Wasz strach, nasza siła. Cały region Arka Gdynia. Gieksa wygrała 0-1 i z pozycji wicelidera pierwszej ligi awansowała bezpośrednio do Ekstraklasy. GKS Katowice ostatni raz w najwyższej klasie rozgrywkowej rywalizował w 2005 roku. Także Katowice wracają po 19 latach do piłkarskiej Ekstraklasy. Arce natomiast zostały jeszcze mecze barażowe. Tego dnia na trybunach w Gdyni zasiadł komplet 12 821 widzów. W Poznaniu przy Bułgarskiej Lech grał ostatnie spotkanie sezonu z Koroną. Dla Scyzorów był to bardzo ważny mecz, bo przed kolejką zajmowali pozycję w strefie spadkowej i ten mecz musieli wygrać. Na najważniejszy wyjazd w sezonie postanowiło wybrać się 409 koroniarzy. Kibice Lecha, delikatnie mówiąc, nie są za bardzo zadowoleni z wyników swojej drużyny. W kotle tego dnia nie wywieszono flag, tylko transparenty, w większości skierowane do zarządu i pojedynczych piłkarzy. Na płocie wisiały m.in. takie hasła jak: Wy trenerów wciąż zmieniacie, a rozwoju zarządzacie. Rutek zawód syn i zawód ojca. Kolejny sezon przegrany, w gabinetach czas na zmiany. Oraz prosty, ale jasny przekaz. Mamy klawrów dosyć. Kibole z kotła również w dość nietypowy sposób postanowili zaprotestować przeciwko sytuacji, w jakiej znalazł się Lech. Nie było tego dnia normalnego dopingu, a kolejarz na trybunach urządził sobie plażę z dyskoteką. Mieli ze sobą m.in. piłki i kółka plażowe, klapki, kolorowe koszule, a z głośników cały czas leciała muzyka. Trzeba też dodać, że kolejarz świetnie się przy tym bawił, ale do czasu, bo pod koniec meczu leciał już marsz pogrzebowy. Wszystko przez to, że Lech znowu przegrał, a Korona dzięki zwycięstwu 1-2 obroniła się przed spadkiem z Ekstraklasy. Ten mecz przy bułgarskiej z trybun łącznie oglądało 20 653 widzów.
Najważniejszy mecz w ostatniej kolejce odbywał się oczywiście w Białymstoku, bo w dużej mierze od Jagiellonii zależało, czy zostanie mistrzem Polski, a od Warty kto spadnie. Do stolicy Podlasia dotarła skromna grupa warciarzy. Przy okazji tego wyjazdu mogliśmy się też dowiedzieć, że na Warcie mimo niewielkiej ilości kibiców są dwie skonfliktowane ze sobą grupy. Jedną z nich jest Zielona Strefa, a drugą Stowarzyszenie na Warcie. Przed meczem w Białymstoku na ulicach Poznania pojawiły się takie transparenty. Każdy to powie, Zielona Strefa sprzedawczykowie. Kibiców udajecie, a jesteście zwykłe śmiecie. Oraz bilety sprzedaliście, honoru nie mieliście. Warta Poznań bez Zielonej Strefy. W skrócie chodzi o to, że Stowarzyszenie na Warcie oskarża Zieloną Strefę, że z 40 biletów, które otrzymali od klubu, wykorzystali 12, a resztę sprzedali kibicom Jagiellonii. Jak jest rzeczywiście, nie wiadomo, bo Zielona Strefa jeszcze się do tego nie odniosła, ale sytuacja jest mega dziwna. Tym bardziej, że są to grupy z tych samych trybun, więc powinno być dużo okazji, żeby to sobie wyjaśnić. Kibice Jagi nakręcali się przed tym meczem od dawna, a od poniedziałku rozpoczęli okres, który nazwali Wielki Tydzień Jagielloński. Nic dziwnego, ponieważ Jagiellonia pierwszy raz w swojej 104-letniej historii stanęła przed szansą zdobycia pierwszego tytułu Mistrza Polski. Ultrasi Jagiellonii Białystok pełni optymizmu przygotowali na to spotkanie prezentację z hasłem: nie ma rzeczy, której nie moglibyśmy wspólnie dokonać. Do tego na sektorówce znajdował się wizerunek trenera, który palcem wskazywał na karteczkę "Uwierzcie". Gospodarze pewnie wygrali mecz z Wartą 3-0, odbierając drugiemu Śląskowi resztki nadziei, a Wartę degradując do pierwszej ligi. Kiedy sędzia zagwizdał po raz ostatni, kibice wysypali się na murawę. Jagiellonia Białystok zdobyła historyczne pierwsze mistrzostwo Polski w sezonie 2023-2024. Po koronacji wszyscy przenieśli się na rynek Kościuszki, a Białystok tej nocy raczej nie zasnął. Mecz Jagiellonii z Wartą na trybunach oglądało 22 021 widzów i była to trzecia najwyższa frekwencja w kolejce. Tak, z przerwami, ale finalnie wiedziałem, ile to znaczy dla tego miasta. Wiedziałem, jak bardzo ważne dla was jest Mistrzostwo Polski. Jagiellonia dla was jest najważniejsza w waszym sercu i zawsze jesteście z nią. Chcieliśmy to też zrobić dla was i to jest też wasz sukces. Zasługowaliście na to. Brawo. Jagiellonia w klubie mój, ponad Wiśla nad ten zbój. Jaka siła wola walki w nas, na mistrzostwo przyszedł czas. Warto również wspomnieć, że na mecz do Warszawy przyjechało 692 fanów Zagłębia Lubin. Gości wspierało 38 osób z Odry, 9 z Polonii oraz 5 Zawiszaków. Na żylecie z dachu spuszczono wizerunek legionisty ze złotymi medalami, a na płocie pojawiło się hasło: Warszawa zasługuje na więcej. Chodziło o niedosyt ze zdobycia brązowego medalu. Legia wygrała mecz z Zagłębiem, ale nie miało to większego znaczenia, bo oba kluby przed spotkaniem miały już zaklepane swoje miejsce w tabeli. Przy Łazienkowskiej zasiadło 25 153 widzów i była to najwyższa frekwencja w ostatniej kolejce.
Łódzki klub sportowy gościł u siebie Stal Mielec. Goście zawitali do Łodzi w 130 osób. ŁKS tym meczem żegnał się z Ekstraklasą. W trakcie meczu zaprezentowali oprawę z hasłem: "Męczy nas piłka, ale nie tylko dla piłki tutaj jesteśmy". Rodowici na płocie wywiesili również transparent z przekazem: "Nieważne w której lidze, ważne, że nie widzę". Ruch grał pożegnalny mecz z Ekstraklasą z Krakowią. Pasy nie mogły się pojawić w Chorzowie z powodu zamkniętego sektora gości. Czarne dymy i czerwone race, tak żegnamy Ekstraklasę. Takie hasło na oprawie zaprezentowali niebiescy. To spotkanie w kotle czarownic oglądało 18 394 widzów. W 1073 górników wybrało się na daleki wyjazd do Szczecina i była to najwyższa liczba wyjazdowa w tej kolejce. Torcidę wspierało 14 kibiców Rowu oraz jeden fan Gieksy. W Szczecinie tak jak w Poznaniu, poziom niezadowolenia jest dość wysoki. W związku z tym na płocie zabrakło flag, a doping był tylko chwilowy i były to raczej słowa kierowane do zarządu. Pogoń wygrała i dzięki temu awansowała na czwartą pozycję w tabeli, a Górnik zakończył sezon na miejscu szóstym. Mecz w Szczecinie oglądało 19 843 widzów. W Krakowie na meczu z Puszczą pojawiło się około 250 kibiców Piasta. Radomiak na meczu z Widzewem zaprezentował oprawę z hasłem: "Mamy Bzika na tym punkcie". Przypominam, że na stadionie obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania i używania wyrobów pirotechnicznych, materiałów wybuchowych oraz pożarowo niebezpiecznych. Zgodnie z ustawą organizacji masowych nielegalnych działalności karnej, przypominam, że stadion jest... Z prawie 50-minutowym opóźnieniem rozpoczął się mecz w Częstochowie z powodu ulewy i zalanego boiska. Śląsk wierzył do końca, że uda im się zająć pozycję lidera na finiszu i pod Jasną Górę wybrało się około 700 gości. 300 w klatce, a reszta rozsiana na trybunach gospodarzy. Piłkarze WKS-u wykonali swoje zadanie i wygrali 1-2, ale do zdobycia tytułu potrzebowali potknięcia Jagiellonii. Śląsk kończy sezon z tytułem wicemistrza Ekstraklasy, ale z taką samą liczbą punktów co mistrz. Raków zakończył sezon na miejscu siódmym. Każdego z was na razie się zajebisty szacunek za to, że zapierdalacie za nas ukochane barwy. Każdy z was jest ważny, nie ma równych i równiejszych, bo my tworzymy razem wielki Śląsk Wrocław. Cała Polska się już Śląska, cała Polska się już Śląska, cała Polska się już Śląska, cała Polska się już Śląska. Chuj z wynikami. Chuj z wynikami, dla nas jesteście mistrzami. Chuj z wynikami. Wszystkie mecze pierwszej ligi rozegrano w niedzielę o godzinie 15. Lider z Gdańska zaliczył wyjazd do Legnicy. Miedzianka zaprezentowała oprawę z hasłem: "Punktów nie ma, ale też jest zajebiście". Numer
Na ostatni mecz w pierwszej lidze do Płocka przyjechało 91 kibiców Resowi. Coś tam odpalili, a parę świeczek nieśmiało wyleciało z sektora. Nawciarze zaprezentowali oprawę pod tytułem Jedność to siła. Resowia wygrała, ale nic jej to nie dało, bo sezon zakończyła w strefie spadkowej. Można powiedzieć, że do spuszczenia Resowi do drugiej ligi przyczynili się piłkarze Stali Rzeszów, którzy przegrali mecz z Polonią. Czarne koszule dzięki temu utrzymały się w lidze, a rzeszowska Stal kończy sezon na 11 miejscu. 30 kibiców Podbeskidzia zawitało do Lublina na ostatni mecz swojej drużyny w pierwszej lidze. Motor drugi rok z rzędu zakwalifikował się do baraży. Poprzedni turniej o awans do pierwszej ligi wygrał, a teraz czeka go walka o ekstraklasę. Do Tychów przyjechało 54 kibiców Górnika Łęczna. W tym meczu stawką był udział w barażach i te zapewnili sobie Górnicy, wygrywając 0-1. Wiślacy mieli jeszcze resztki nadziei na grę w barażach, ale Termalika boleśnie ich zweryfikowała, wygrywając 0-3. Ostatecznie Biała Gwiazda skończyła na 10 miejscu w tabeli, więc kolejny sezon musi spędzić na zapleczu Ekstraklasy. Gospodarze podczas meczu odpalili trochę piro. W Krakowie przy Rejmonta na meczu z Termaliką pojawiło się 22 886 widzów i była to druga najwyższa frekwencja w tej kolejce. W sobotę o godzinie 14 rozpoczęły się wszystkie mecze drugiej ligi. W Chojnicach Chojniczanka podejmowała Olimpię Elbląg. Goście pojawili się w klatce i trochę ultrasowali. Chojniczanka wygrała i zapewniła sobie udział w barażach o pierwszą ligę. Do baraży zakwalifikowała się również bytomska Polonia, wygrywając z drugą drużyną Lecha. Do turnieju zakwalifikował się również KKS Kalisz oraz Stalówka. Kibice Hutnika na meczu z Olimpią Grudziądz oprawą pożegnali legendę klubu Krzysztofa Świątka. Goście wygrali mecz i dzięki temu zdołali się utrzymać w lidze. Stomil żegna się z drugą ligą na ostatnim miejscu w tabeli oraz oprawą z hasłem Droga do Fortuny, witamy trzecioligowe dziury. Kotwica przegrała ze spadającą Sandecją, przez co ustąpiła miejsca lidera drugiej ligi na rzecz Pogoni Siedlce, która wygrała w Puławach i skończyła sezon na pierwszym miejscu drugiej ligi. W tym wydaniu to już wszystko. Dajcie znać, co sądzicie o tym sezonie i na kogo stawiacie w barażach. Niedługo zrobimy odcinek z podsumowania sezonu, więc napiszcie w komentarzu, czego nie możemy pominąć, tworząc ten odcinek. Jadze gratuluję historycznego mistrzostwa, a kto wytrwał do końca, niech tym razem zostawi komentarz o treści plaża. Ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.